Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3 i Dziki Gon. I tak moi drodzy, będziemy dzisiaj w tym odcinku szukać śladów Eskela, ale przecież my je znaleźliśmy wtedy, ale kurde, trochę chrypki dostałem, ale przecież my je... I ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Aha. Tędy czyżby on poszedł? Czekajcie. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale cabi. No okej, dobra. No. Serio. Dobra, mamy zapach tego Eskela. Fajnie. Dobra. Czy to będzie daleko? Nie wiem, ale... Mam nadzieję, że nie. A no zobaczymy proszę. Zaraz. Ślady Eskela. Miałem nos. O jest! Gdzie on jest? Tutaj. Się schował skubaniec. Wow. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Za to twój słuch też szwankuje na starość. Dałeś się podejść jak tokujący głuszec. Gdzie tam? Słyszałem twoje sapanie z 3 mil, tylko nie chciało mi się z krzaków wyjść. Dobrze cię wreszcie widzieć. Fajną zbroję ma, kurczę. Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. To wszystko? Jestem prostym wiedźminem. Nie walczę ze smokami. Wierz mi. Racja. Zapija. Panem to musi być ciężko. Słyszałeś? Leci. Cholera! Zrywa się! Po skrzydłach go! Skurczy byk! Chodźesz tu. Chodź tu. Ty skurczybyku, ty mały. Szybciej, 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 szybciej. Gdzie on jest? Skubaniec. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedweńsk... Mocno krwawi. To jest jakieś tętnicy, pojucha jasna. Idom se ławiecki, idom se bercio. Jucha sa nie widno, i no sąki zbercio. Co to za piosenka? Czy ja mam tam iść? Góraska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. A tutaj coś muszę sprawdzić, tak? Czy o co tu chodzi? Czekajcie. Bo... szczerze pogubiłem się już tutaj. Aha, dobra, to będzie chyba... A, dobra, tak będzie się pojawiać mnie tu się. Będzie znikać, dobra. Dobra, pięknie, fajnie. Czy tam widłogon daleko jest? Zaraz zobaczymy, czy daleko, czy nie. Jestem ciekaw, żeby nie był daleko, co nie? Dobra, widzę krew.
Czyżby gdzieś tutaj się ukrył? Skubaniec? Tak jest! Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. Aha. Czekajcie. Jak ja mam stąd wyjść? A, tu jest druga strona. Dobra. Aha, fajnie. Kurde, no nie wierzę. Czekajcie. Czy ja mogę sobie to założyć? A... wymagany poziom. 26? Serio? Niedobrze. Dobra. Mniejsze o to. Co nie? O, dodamy sobie tego. Tego. Tu nie mogę już. Szkoda. Dobra. Okej. Dobra, mogę jeszcze raz dodać? Dobra, bo to będzie cały czas, tak? Kurde, przydałoby mi się, żeby coś tu stąd wyrzucić, co nie? Z tego ekwipunku. Tylko nie wiem co. Co jest słabe bardzo. Słabe bardzo. Tutaj... to jest słabe bardzo. Dobra, to można wyrzucić. Bo to mi niepotrzebne jest, szczerze. Dobra, gdzie on jest? Kurde, czy on jest gdzieś tutaj? Ten widłogon. Ach, jak pięknie. No, zawaliście. No, elegancko. No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Dni z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej... Jak to? Czyli ty... I nie niepokoicie to? Pewnie. Nie, że niepokoi, ale by... bez jej pomocy nie odczynimy klątwy. Może lepiej było Triss wziąć. Powiem tak, jeśli Jen nie da rady z umą, zawsze możemy zwrócić się do Triss. No właśnie, dobra. No właśnie. Dobra, płyn rdzeniowy mamy. Jeszcze te lagi. Dobra, idziemy. Mam płyn. Wróć do Kermoren. No nie, nie gadajcie, że muszę iść. Tak, wilku. Co? Dobra. Chwila. Chwila. Mam tylko to. Aha, dobra, mam, fajnie. Tak jak mówiłem już wcześniej, tych pobocznych nie robię w ogóle. Dobra, wracamy do Kermoren, tylko tyle? Fajnie, tylko tyle misji mamy. No pięknie, kurczę, żebym się nie spodziewał, że tylko tyle mam do zrobienia, no nieźle. Ale tu chyba nie wszystko będzie, wiecie. A zobaczymy w swoim czasie, co nie? Na razie zrobimy sobie to. Oczywiście o, płotka na mnie czeka. A, nie muszę jednak... Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy. Chętnie, a co o tym? Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świnie. Sam jesteś kula... Popierdź Kermoren, ten lepszy. Skubany, szybki jest. Chodźesz tu. Kurde, co się pchasz na mnie, tu? Spadaj, ziomuś. Którędy, tędy, dobra, mam. Dobra. Na razie wygrywamy, ale kto wygra, nie wiadomo. O, dogania mnie trochę. Dobra, dobra, spadamy. Ej. Dobra. Trochę tu sobie doładowałem wytrzymałości. Trochę dostałem, znaczy wytrzymałości sobie dodałem, ale nie wiadomo kto wygra. Jeszcze mamy tyle i tyle metrów, ale chyba my wygramy na 100%. Pewnie. Bo żebym się nigdzie nie walnął. Dobra, jesteśmy już. Oj, nie! Byłem pierwszy, chyba. Chyba, albo i nie.
wygram jadąc na kulawej świni. Nie doceniłem cię. Czy raczej Wojsiłka. A ja przeceniłem ciebie. Co byś chciał? No jakaś nagroda. Wiesz, od jakiegoś czasu chodzi... Załatwię ci butelkę następną. Trzymam za słowo. Dobra, idziemy do Triss. O fu, do... Znaczy... A zaraz, na razie to robimy... Nie to chciałem, tylko iść do sali, nie. Ale zaraz, chwila. Iść do sali głównej. Kermoren, dobra, mam zakończone, pięknie. Najbliższy człowiek na świecie, ale... Czekajcie. Czy mamy tu w ogóle coś zrobić? Tu nie wiem. Spędź wieczór, no dobra, jak tak każą, to tak zrobimy, co nie? Otrzymano tyle i tyle doświadczenia. Fajnie, pięknie. Pięknie jest, bardzo pięknie. Dobra, lecimy. O, tu mamy coś jeszcze. Oczywiście sobie wzmocnimy przedmioty. Jak zwykle. Dobra, lecimy do tego. Oj. Dobra, idziemy do tego, do środka. Otwieraj rzesz, dobra. A co, tam wyjdziemy trochę, tam spędzimy wieczoru, co nie, z nimi. A czemuż? A czemu by nie? Wiecie, jak... Koledzy, z kolegami. Dobra, jesteśmy, fajnie, pięknie. Czy wszyscy tu są już? Nie wiadomo, ale zobaczymy zaraz. O, wszyscy są już, nawet najbliższy człowiek jest, wow. Jak sobie siedzi? Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Świetnie. Mamy tak, Wezemira. Oczywiście Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co, ja tu wydaję polecenia, moja droga. Myślałam, że się dogadaliśmy i że... Powiedziałem, że ci pomożemy. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda właśnie? Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę Umę w góry. I co, będziecie razem byli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. No właśnie. Nie będziemy byli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię jak będzie. Wrócę w... Ten Wezemir. Jestem ciekaw. Ale widzę, że rozumie skubany. Ten taki potworek mały. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie. Wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Aż Lambert cię zapał za głowę. To do mnie bardziej. Też nie odmówisz laneczki. Albo 5, albo 10. To przegłosowane. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. Oho, brzmi poważnie. Do zobaczenia później. Jak pije ten Lambert, kurde. Co znowu przeskrobałem? Nic. Chciałam się tylko na chwilę odciągnąć. W taki sposób, żeby chłopcy nie wyczuli, co się święci. Co się święci? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. Jak zawsze. Za stara jestem, żeby udawać za... Dobra, to idziemy? Przewijam. Potem do niej dołączę. Ja to przewinę oczywiście. Albo... Trzymam ze... Dobra. Okej. No proszę.
Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Przywinąłem dla bezpieczeństwa nie, praw autorskich. Nie mamy kieliszków. Możesz pić skupka. A mi się nie chce bawić. Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Za bardzo. Uhuhu! Dlatego, że nie chcę mieć problemów za bardzo. I tak pan. Pamiętam na początku, co nie? Z Skeiro. Co tam, no. No. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem je. Odnalazłem ją. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umo. Uma mama! No normalnie beka jest. Historia. Jeździłem za Ciri. Do Velen, właśnie. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pamiętam to. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Jak zwykle, kurde, wiecie, przyjaciele muszą się trzymać ze sobą razem, co nie? Triss radzi sobie. A jak jej blizny posodę? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer. Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Ale ja dobrze załatwił. Poddam go próbie trap. Dobrze. Ale tylko... Że co, kurwa? Ohohoho! Co? Co? Grzecznie. Co? No nie. Czy ty słyszałeś, co tak? Drugi raz prosić nie będę. Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić Wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Sama zaczęłaś. Żeby przywrócić umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część. Jakby nigdy się nie bawiłem glino. Niestety nie. Ale szczerze. Jaka jest szansa? Nie wiem. Nie wiem. Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go czaruje na parę z szaleństw. Żebyś się nie zdziwił. Dobra, to będzie pierwsza próba. To będzie pierwsza próba od lat. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, że może innym razem. Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt... Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień mamy w Wiedźminie 3. Znaczy... Zaraz. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę. Ale wpierw kolejeczka. Hej, tylko jedno w głowie. Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia! Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. Tak. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. Co? A jutro, kurde, wszyscy skacowani. No, jak mówiłem. O, ktoś wrócił. A nie, to La Eskel. No tak, Eskel. Ło, mówiłem. Dobra, czas iść spać, bo to dobra, nie... Dobra, to idzie, ten idzie. Noc jeszcze mu... Ale my już nie. No dobra. No nie dziwne, nie wyc... No. O, zakończone, nie ma jak w domu. Ojoj.
Jestem ciekaw, czy Wazamir wrócił z tego, z gór. Zarazu, co za sen. O! Już Wazamir wrócił, no pięknie. O tym samych Majka. Oho! Widzę, że wszyscy już na nogach. O, jakoś ubrał w tak szybko. What the f... Zakładam, że spędziliście wieczór produktywnie. Tak, dyskutowaliśmy o Umie. Do późna. Więc pewnie nie starczyło czasu, żeby zająć się belkami w baszcie. No nie, ale zrobimy to, słowo. Prawda, Lambert? Ledwo co stoi. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się u mnie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Czyli dlatego Ciri? Wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam. Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. To co teraz? No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksiry. I zajmie to z kilka godzin. Ciekawe czemu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba... Geralt, ty zrobisz eliksiry. O nie, po wczorajszym tu... I zdezynfekuj narzędzia. Dobra. Zbierz niezbędne rzeczy. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz? Dokonałam skomplikowanych wyliczeń. Jak to się robiło? Kurde. Chwila. Niech no ja tu... Najpierw... Uważywary straw, tylko alchemia mam. Czyżby to tutaj gdzieś było, to coś? Nie ma. No nie wiem, gdzie to jest. Odwary. Czekajcie, co ja muszę w ogóle zrobić? Chwila. Uważ, wywary, straw, ale gdzie ja mam to zrobić? Tak? Geralt? Tak? W czym? Aj tam. O Jezu, co ten Geralt robi? Czekajcie, jak to się wywary się robiło, kurde. Glosariusz? Nie. Alchemia, tylko gdzie ja mam to, kurde, znaleźć? Kurde, nie wiem. To też nie. Nie. Też na pewno nie. A, czekajcie, chyba wiem już o co chodzi, dobra. Jej. Właśnie, przedmioty fabularne. A tu nie ma żadnych tych? Rzemiosło? Też nie. Tak? A gdzie jest ten? Eskel? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Gdzie on polasł? Przede wszystkim. Jeju, co to jest? Niedobrze, nie fajne to jest. Gdzie on poszedł w ogóle, ten Eskel? Bo tu nikogo nie ma. O, tutaj jeszcze nie byłem w tych pomieszczeniach. Zobaczymy, co tu w ogóle się, co tu jest takiego ciekawego. Jestem ciekaw, ale tu chyba nic nie widzę za bardzo.
Widzę tylko jakieś... Aha, spoko. Jakieś kurde kraty, w które się nie da wejść w ogóle. Dobra, wychodzimy sobie stąd, bo tu nie ma nic... O, czekajcie, nie tędy wyjście. Kurde, jak to się robiło, jeju. Kurde. Czy ja muszę tam do nich podejść w tej chwili? Bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam to zrobić w ogóle. Kurde, zaraz zobaczymy. Czy mogę coś tu zrobić? Tak? W czym rzecz? Kurde, tak. Nie mogę. Tak? No co jest? Kurde, no. Utwórz wywary. Uważ, znaczy. Ale gdzie jest ten? O, kurde. Gdzie jest? Ale nie, przecież ja muszę to zrobić z pomocą alchemii, tylko... Tutaj? Nie, tu nie. Glosariusz? Też nie. A może tutaj? Czekajcie chwilę. Folan? Tutaj? Nie wiem. Nie mam zielonego... To nie tutaj. Nie, na pewno nie. Alchemia. Uczuć wywar, jaki wywar? Czekajcie, bo nie zob... Wywar straw. Eliksiry, odwary. To mają być wywary. A czy jest taka petardy? Nie. Jest, mam. Dopiero tutaj sobie zobaczyłem. Jej. Dobra, mam. Fajnie. Zanieś eliksiry. Eliksiry Yennefer. Dobra. Okej. Okay. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Vesemir. Wyciąg z hako roślin na uśmierzenie bólu. Eskel. Otwórz mu żył i wstaw kaniulę. Gotowe. Okej. Okay. Co będzie się działo teraz? Otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Łaj! Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby... Czyli wszystko w porządku? Nie. Podaj następny eliksir. Dobra, podaj... Pesz? Ja to przewiję, pominę to znaczy. To po co zachowałeś? Jeju. Dobra. Dobra, podaj kolejny. Co to jest? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Co je? Co to? Hoho! Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Niefajna sytuacja, ale co zrobić? Uuu, szorujo, szorujo! Ścieramy żyli z podłogi? Nie. Próbuj. Jeśli to jest Ciri, jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym?
Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba... Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Rozumiem. Też bym wolał, żeby to był Geralt. Spoko. Wszyscy śpią. O Jezu, co ten Eskel? O Boże. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny. Hej, Jen. Przysypiasz. Co? Nie. Wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. Może później. Teraz mów do mnie. Opowiedz mi coś. Co? Znasz historię, jak byłem... Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? A gdzie? Nie przypominam sobie. Było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, gdyby nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. Już nigdy... Ale akcentuje fajnie teraz ten Geralt. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Okej. Okay. Okidoki. Dobra, zobaczymy, co teraz by... Któż to? Kania tat. Nevit. Sevir. Koal. What the fuck? Co to jest? Endir. Ale widać, że się zmienia ciało. Czy mi się wydaje? What the... Nie, nie! Nie pozwolę na to! O! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho. Słuchaj. Czyżby... Cichigon? Nevit Sivir! Koal, koal, kanyatat! Nevit! Arriva! Endir! Geralt! Otwórz filakterium! Kanitas! Taro na lewo! Dis! Jest! Ciri chyba. Czy nie? Czy co to jest? What? Co to jest? What the hell? Avalach. Znasz go? Elf, NL, wiedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki gon. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arwenzren. Wow. Coś wyczarowo. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon
Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Dobra. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Aval? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. Nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to im... Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Właśnie. Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Albo magię. O właśnie, co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, sprowadzę sprzymierzeńców. Dobrze, sprowadzę te Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. Same. Same. Dobra, czas się zbierać. Okej, lecimy na... I pozdrów od nas jaskółeczkę. Jaką jaskółeczkę? Jaskółeczkę? Co? Jaka jaskółeczka? Jaka jaskółeczka? What the hell? Dobra, a czekajcie, co mam zrobić? Oczywiście by... Na Skellige. Wow! What the fuck? Wow, nie wierzę w to. Dobra, Nilfgaard? Niedobrze tu będzie. Tak mi się wydaje. Dobra, wychodzimy sobie stąd. I cóż, pójdziemy może najpierw porozmawiać z tym padalcem małym. Czy to może taki nie mały padalec, ale z tym zemchyrem, którego nie cierpię w tej grze. Ale co zrobić, co zrobić? Oj, tędy, nie tamtędy, tylko tędy, dobra. Na razie sobie porozmawiamy z nim, a później zobaczymy, co będziemy robić. Wolę, że w tym odcinku to zakończyć już rozmowę z Zymchyrem. Dobra, na razie nie będę tych śledził zadań. A w kolejnym odcinku będziemy sobie... Ale nie, czekajcie, na Skellige sobie wypłyniemy dopiero jak znajdziemy tych wszystkich... Z Nowigradu. O właśnie. Co? Towarzysze broni zakończone? What? O co kaman? Czekajcie. Czy za... Oj, zakończone. Oj nie, tego dużo będzie. Nie, dobra, nie będę szukał tego nawet. Porozmawiaj z Triss? To tu zrobiłem już. Przecież. A, czekaj... What? A, tutaj jest. Dobra, mam. Okej. Dobra, czy daleko będzie to miejsce? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Żeby było jak najbliżej, co nie? Oj, co ja zrobiłem? Dobra. My musimy iść... Czekajcie... Emhyr był... Czekajcie, mapa... Właśnie, spacja, mam... Tutaj. Dobra. Jesteśmy już na miejscu. Nie było łatwe, ale powiodło się. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer... Ale dziwne kurde, że ta Uma to była, to był ten elf. Myślałem, że to będzie Ciri, co nie? Ale jednak okazało się, że to jest ten elf.
czyli ten Al-Avalach. Zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu. Dobra, zaraz popłyniemy sobie, ale najpierw zrobimy... Porozmawiamy z tym Zemhirem, kurde. Dobra, lecimy do tego Emhira, War Emreisa. Nie lubię go, nie lubię dziada, przyznam wam. Pewnie wy też go nie lubicie, ale... Znajdą się takie osoby, że go... Że go lubią, ale... Ja go nie lubię. Wasza cesarska mość. Wiedźminie. Co cię sprowadza? Zabić cię. Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Wreszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Ścigają dziki gon. Bezpieczna była propozycja, tylko polecenie. Nie wątpię. Nie wątpię, gdyby chodziło o zwykłych wrogów, ale dziki gon to co innego. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą Chorągiew. Ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Co za kurde uparty gość. Tak, o ile się zgodzi. Ale ty skurde... Skurczybyk. No szpierony, ja bym go zatukł. Już by nie wstał, kurde, na te nogi swoje. No szkurde, jak nie on... Wkurza mnie normalnie ten gościu. Bez kitu. Kurde, denerwujący gościu, no szkurde. Wow. Dobra, czekajcie, najpierw sobie popłyniemy, pójdziemy do Nowigradu. Zoltan Roach? To tylko... Tyle. Serio? Serio tak mało? O, jak fajnie. Szybka podróż, lecimy oczywiście... O, mamy jakieś zadanie, chwila. Kto to jest? Ale to pewnie poboczne będzie, to nie, ja się... Oj, chwila. Spacja, mapa świata, dobra, Nowigrad, jesteśmy już. I teraz tak, gdzie ten, jest ten Roach? Roach, czy jak mu tam... Gdzie on jest? Szczerze? Ej, gdzie on jest? Ten gościu, ejo! Dobra, czekajcie, gdzie on w ogóle jest, ten gościu? Kurde, no... Gdzieś już widziałam przed chwilą, czekajcie, kurde, gdzie? Nie ma? Dobra, czekajcie, tutaj... No, co ja wcisnąłem? Dobra, kurde, co wcisnąłem niepotrzebnie. Ale gdzie jest ten Roach? Bo nie w Nowigradzie, na 100%. Dobra, zaraz zobaczymy, chwila. Niech tu się... Zniknie to. Jak to fajnie wygląda tam rysunkowo, co nie? Geralt to taki dziadulek. Dobra, wczytuj się, wczytuj. Okej, wczytało się. Pięknie. Gdzie on jest? Daleko, oż kurde. Czekajcie, gdzie on w ogóle jest konkretnie? Kurde, mi nie pokazywało wcześniej, lol. Czekajcie. Inaczej. Czy tu mamy jakiś drogowskaz? Nie mamy. Dobra, chwila. O, jest drogowskaz, fajnie, dobra. Tam sobie pójdziemy już od razu. Szybka podróż i... Pójdziemy tutaj już. Dobra. Spróbuj zajść go od tyłu lub rzuć w niego zakiem Ardy. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać ta bitwa na Kermoren. Dobrze, moi drodzy. W kolejnym odcinku sobie z tymi wszystkimi osobami porozmawiamy. W Nowigradzie oraz w Naskeligę. Oczywiście z tymi trzema osobami i poszukamy... I poszukamy oczywiście tej... jak to? Ciri, co nie?
I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!